Cześć, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku z Zapomnianych Ksiąg 2 Okruchy Przeszłości i kontynuujemy naszą przygodę. Jesteśmy teraz przy jakimś zwierciadle tajemniczym i naszym zadaniem jest dowiedzieć się, dlaczego i dokąd uciekł Fern, czyli przyszły król, który ma zostać dzisiaj koronowany, podobno. Dobra, co tu mamy? Tafla lustra jest niekompletna. O! It's here. Even if I become king, I'll always love you. Oh. Don't let her touch the mirror. Somebody is watching us. Rose, what are you doing? Forgive me. I have no other choice. Finally, after all these years, my opportunity is here. It's time to take back what is mine. No, świetnie. Wiedźma chce wedrzeć się do rzeczywistości. Muszę uderzyć w lustro silnym strumieniem światła. O, tu jest róża. Powstrzymaj Dracerę przed wejściem do realnego świata. Auntie, please, help! Fern, are you all right? Yes. Rose is unconscious, but I'm fine. I'll need your help. Throw me your grappling hook. No, rzucaj. All right. Catch. Dziękuję za kotwiczkę. Grab the tray. Right away. Co ja mam z tym zrobić? Co to jest? Jeszcze kilka lat temu ta rzeźba była pewnie całkiem lśniąca. Kurde, nie mogę się skupić, bo ona mi się tu śmieje. Ostatnie promienie zachodzącego słońca jest za wysoko. Mam to w tym rzucić? Okej. Okay. Co tą wazą? Nie. O, coś jeszcze jest. Płachta. Aha, to oczyszczę tym. To się teraz odbije. Fern, move the shield a little bit to the left. Fine. I hope that you know what you are doing. No. When the last ray of sun disappears, I will return. Where do I have to stand? No, tam stań. Stand there at 10 o'clock. I'm reflecting the light beam to you. No to o Boże, taka kombinacja. What? You've distorted the portal? How clever. Shame that won't stop me for long. Rose. Why did you lie to me? I trusted you. Come with me, boy. Oż ty. No! You promised you won't hurt him. Run, girl. The roof is collapsing. Co tu się dzieje? Ona się ochroniła. Are you all right? Listen. Fern being kidnapped is my fault, but I promise I will bring him back. How? Do you know how to travel to another dimension without the power of the chasm mirror? Yes, but please don't follow me. This matter is between Drosera and I. She'll pay for her lies and betrayal. Wait, you don't have to do this alone. I need to get out of here quickly. No raczej. I should take it. No to zabieramy. Podążaj za Rose, bądź ostrożna. No dobrze, co tutaj mamy? To są jakieś... Aha, ramka na odłamek. A tu mogę coś zrobić. O Jezu, mamy to poukładać jeszcze. O! To był przypadek. To tutaj, to tu. Tego się nie obraca, prawda? Jeszcze coś gdzieś zostało. O, jest. Ciekawy dom. Materiał z klejem. Ulubiona sztuczka królewskich inżynierów. Silny klej do tkanin. Idealne narzędzie do napraw polowych. Co potrzebujemy? Wosk, śluz ropuchy i tkaninę.
Co tu jest? Coś utknęło. Aha, mogę tak to wyjąć. Koło zębate. Mogłabym odciąć. A możesz lusterkiem? Nie możesz. O, jest to różyczka. A co ja mam z tą głową zrobić, przepraszam? Musisz uznać skałę. No to nie wiem, rzuć tym. O! A co mam z tym zrobić? Aha, mogę. A, i rzucić teraz. O, właśnie. Jeszcze jedno pchnięcie. O! Jest. Dobrze, tylko czy jeszcze coś stąd mogę zabrać? Chyba nie. Muszę pamiętać o tej tkaninie tutaj. Stop right there. In the name of the king. O, róże widzę. Sorry, I would really like to chat with you about king names, but I'm in a hurry. Okej. Okay. Znowu coś czaruje. I feel so sleepy. Her magic is strong. I better prepare her. No raczej. Dobrze, tutaj tą różyczkę widziałem. To było zaklęcie hipnotyczne. Strażnikowi nic złego się nie stało. Muszę śledzić dziewczynę. Musisz, ale czy to chcę coś zabrać? Chyba nie. Calm down. We'll figure something out together. Just tell me what you know about Drasera. Trust me. No. I wouldn't forgive myself if another person suffered because of me. I'm sorry. I hope you understand and forgive me. Brave. Reckless. I need to open the gate and find her before she gets into trouble. No dobra. O! Rozumiem, że to są te koła zębate, których potrzebujemy. No właśnie. To na razie tu nic nie zdziała. O, tu też. Brakuje korby. O, matko. O, to coś mogę zabrać. Załamana korba. Świetnie. Drzwi są zamknięte. Potrzebuję odznaki strażnika, żeby je otworzyć. A coś mogę stąd zabrać? Właśnie, tak coś mi się wydawało. Klucz do stajni. Tu jest różyczka. To ty masz, prawda? No, oddawaj. Chłopczyku. O! Żabo! Ale ogromna ropucha. Założę się, że księżniczka Kałuży jest głodna. Ale nie mam co dać jej jeść. To się zwodzi, ale nie mogę tego dosięgnąć. Mieczem? Nie. No kluczem do stajni też raczej nie. Rozumiem, że to jest ta stajnia? Tak. O, i mamy ukryte obiekty. O, konik. Drewniany but pod bierak i jaszczurka. Jaszczurkę widzę. Drewniany but to będzie ten taki mokasyn, coś ala. Tego. No matko. Ziemniaki widzę, bo widzę, że są potrzebne. O, jest chyba ten but. A teraz ci to podbierak będzie. Nie powinien być taki mały, ale. Aha, to jest to. Kapelusz. Ostroga. Łopata widzę, że potrzebujemy, to już ją kliknę. Alina. O, widły. To są chyba te ostrogi, prawda? Kapel. A kasztan? Boże, to nie kasztan. Zegar. O, zegar potrzebny. Bat potrzebujemy. Co to było? To był kapelusz. Aha. Kogut to ten. Bat i luneta. A to był bat. A luneta. Nie, to jest siekiera. Ciekawe, czy się nie wtopiło. O, tu jest. I co ja dostaję? Siatkę na ryby. Czy to mogę wyłowić w takim bądź razie tym? Tak. Mamy drugą zębatkę. Tu coś jeszcze jest. Byłabym w stanie złapać te robaki, gdyby miała jakiś pojemnik. No, no nie masz. A mogę coś jeszcze zabrać? Mogę. A, to jest wosk do tego naszego eliksiru. No dobrze, coś tu jeszcze mogę wziąć. Aha, mogę otworzyć sobie drzwi. O!
jest zębatka i słoik. To cofnijmy się najpierw i złapmy te motylki, czy to ćmy. Mamy muchy i muchy rozumiem damy żabce. Poszła. I to chyba też jest do eliksiru, śluz ropuchy. I teraz moglibyśmy się zająć tym. Połącz koła zębate używając wszystkich dostępnych kół. Okej. To było proste. Nawet bym nie pomyślał, że tak aż bardzo. Aha, czyli jedna blokada się wsunęła, a tu nadal nie mamy tej korby. No jest złamana. Ciekawe, czy nie musimy jej właśnie naprawić tym eliksirem całym. Oj! Jeszcze się mogę cofnąć, prawda? Mogę obciąć to. Właśnie, no właśnie. O to chodziło. Dobra. To tworzymy eliksir. Materiał z klejem. I transmutujemy. Ok, mamy 15 ruchów. Powinno się udać. O, to będzie combo. I to już mamy z głowy. Teraz trochę czerwonego się przyda. Chyba jeszcze to. I jesteśmy w domu. Wszystko mamy. Z czasem to się wydaje trochę łatwiej, że mi się wydaje. Właśnie, i teraz możemy to skleić, rozumiem. No pięknie. Dobrze, możemy stąd wyjść i możemy użyć korby. Obracaj kołem tak, aby nadać wszystkim jego częściom kolor niebieski. O Jezus, dobra. 3. To by było za proste. Aha, dobra, muszę patrzeć na to. Czyli 1, 2, 3. A tam na jedno wyjdzie. Teraz 3. Dobra, 2. 2. No nie, zabraknie mi tu. O, czekajcie. I dookoła i zrobione. The gate is open, but which way should I go? Let's check the mirror shard. So, this old piece of mirror reveals the places that Rose visited. Jakby była nam mało magii, to lustreko nam pokaże. Co mam tak użyć, czy mam po prostu spojrzeć? Aha, zobaczmy, czy odłamek pomoże mi znaleźć właściwą ścieżkę. Odkrywaj właściwe ścieżki, podpatrując w odłamku ślady Rose i zwierząt. Aha, tam poszła. A tam zwierzątka. No. No tam poszła, coś mam jeszcze z... Zerknąć, bo nie rozumiem. No gro. Tam poszła. Nie rozumiem. Co ja mam z tym teraz? Mam ją... Przecież nie dam rady jej zaznaczyć jakoś. No tu jest zwierzątko. Aha. Muszę tak przytrzymywać. Czy są jeszcze jakieś ślady? O, tu jest zwierzątko. I tu jest wiewióreczka. A, to ja nie skumałem na początku, o co chodziło. Ej, róża tam jest, wróć.
Dobra, rozumiem, że to samo. Ej! Misiaczki? Jest dziewucha? O, jelonek? Świstak czy bubr? Nie wiem. Chyba bubr. I... ptasiak. Kolejny. Jelonek. Niedźwiadek. Jest Rose. Zajączek. I sówka. Boże, trzeba iść za nią. Pewnie aż tu. A nie, już. Więc to jest dom Rose. Zobaczymy, czy ją tu znajdę. Drzwi są zamknięte. No jak, żeby inaczej. Może gdzieś jest schowany zapasowy klucz. O. O, musimy znaleźć konia na biegunach. To jakąś wstążkę chyba. I to wygląda jak jakaś lampa naftowa. Czy co to jest? Aha, teraz jeszcze coś innego. Co ja potrzebuję? To jest jakaś szyszka. Ona jest tu. Jakiś... co to są za patyki? Najgorsze, że to nie jest nazwane i tak trzeba się domyślać. Dobra, ja bym tą wstążkę taką chciał, czy co to tam było? O, to szalik był, sorry. Konik na biegunach. O, co to jest teraz? To jest jakiś księżyc, to on tutaj jest. To są jakieś kwiatki. Kokardka. No ale co to jest? To mnie zaskoczyliście. Bałem się, żebym musiał klikać cokolwiek tu się da. Bo to mi nic nie przypomina. A, to jakaś zabawka była. Widziałem to. To tu. To był jakiś gwizdek, czy co to było, to nie wiem. Okej, okay, teraz zostały nam... nie wiem, jakieś deski to są? Aha, to był... ta... klamerka to była. To są jakieś owocki. Tu. Okej, mamy. Co dostaniemy? Spryskiwacz. Różyczka. Dziupla jest za wysoko. Muszę znaleźć jakąś drabinę. To już nie te lata, żeby skakać po drzewach jak małpa. No niestety. Są trujące, tak? Powiadasz. Te cierniste chwasty. Ale nic tu nie zrobię. Aha, tu jest też za wysoko. O! Jakieś grzybki, halucynki. Siedliste grzyby. Bardzo rzadkie w tej części królestwa. Trzeba jeść na specjalnym nożem, inaczej tracą smak. To ja chyba tu nie mam sensu nic zrobić. A nie możesz zawrócić, czyli musimy coś tu zrobić. Co ja mam tutaj? No jest za wysoko, no. To nie wejdę tutaj. To muszę ścinać jakimś dziwnym nożem, ale no właśnie to mu... O, właśnie, no. Już się bałem, że czegoś nie widzę. Otwieramy chatkę. Rose. No cóż. Zgodnie ze szkicem odśwież kolory na witrażach, pobierając barwnik z korali obok. Dobrze, to jest różowe. To jest jakby niebieskie, prawda? To jest brązowe. Ona jest pomalowana? To jest... tak... włoski i... pelerynka. Coś jeszcze? A czemu to się zrobiło takie? To ja, mała przestraszona sierota, potrzebująca kogoś, kto się nią zaopiekuje w tym strasznym... Dzięki, że daliście mi poczytać. Dobrze. Aha, ty masz już włosy żółte.
Blond. Buciki. To ma być różowe wszystko. To za tobą też. Niebo ma być takie. I to nie wiem teraz, czy to jest ten kolor. Jeszcze chyba ją muszę pomalować. Tak. Stała się moją siostrą. Nauczyła mnie magii i wpoiła mi przekonanie, że inni ludzie nigdy nie zaakceptują mojego niezwykłego talentu. O Jezu, więcej tych szczegółów nie było. To czerwone. To jest żółte. Ty masz mieć niebieską koszulę. To za tobą jest różowe. I to też różowe. I zielona podłoga. I żółte włosy. Poprosiła mnie w zamian tylko o jedną rzecz, żebym uwolniła ją z więzienia. Jak miałam odmówić, ale potem zakochałam się. Aha, czyli zacierniami jest. Czyli musimy się tam przedostać. No dobra. Coś będziemy tutaj pichcić. Bulion z grzybów. Powinnam położyć ten przepis za kotłem. Okej, ale to jest sporo rzeczy trzeba zebrać. Rozumiem, że nic stąd nie zabieram, tylko będę tego używać. No dobrze. Co to jest? Aha, klucz. Toksyny z chwastów. Silny środek zwalczający rośliny, wynaleziony i udoskonalany przez ogrodników z Dalekiego Wschodu. Przy stosowaniu zachować ostrożność. Skorupy orzecha, suszona mięta i bulion z grzybów nam potrzebny. A jak? Aha, mamy sposób na przetarcie drogi. Świetnie. Dziadek, aha, to pewnie jakiś orzech potrzebny. Mamy drabinkę, super. Bez pierścienia nie otworzę tej klapy, no niestety. Tu jeszcze coś jest. Uroczy zamek, ciekawe jakie sekrety kryją te szuflady. No cóż, nie otworzymy w takim bądź razie. Coś tu jeszcze nowe, a nie, to samo było. No dobra, o tu jeszcze coś, a nie, to też to samo. Cofnijmy się w takim bądź razie tutaj. To będzie chyba druga część tego zamka. Czy tam klucza? No tak. Aha, to taki klucz to jest. Takim. A tutaj tyle rzeczy mogę zabrać. Huba, orzech włoski. O, to mogę ten orzech rozłupać. Gdzie to było? Nie tu. Ale dobra, jak mamy klucze, to weźmy już, wsadźmy. I zabierzmy co możemy. Czyli uchwyt do klapy i nóż do grzybów. Dobrze, orzeszek. Aha, to nic do alchemii. To jeszcze coś mogę wziąć? Aha, nie, to już jest tutaj. Do klapy. Co to jest? O! Połącz ilustracje przedstawiające składniki z ich symbolami. Połącz... Co? Kwiaty, woda, zioła, warzywa, koło, prostokąt, trójkąt, gwiazda. Ale, że co? No dobra, węgorz jest z wody. Tak. I jest jak prostokąt, to o to chodzi. To jest kwiatek, jest gwiazdką. Ale masakra. Czekajcie, kwiaty. To tak, tulipan to by był... Co? Trójkąt? To jest warzywo. I wygląda jak trójkąt w sumie. Woda jak koło, dobra. Pieprz, to są przyprawy, tak? Zioła, to są kulki. To by był mniszek, tu by pasował. Trawa do prostokąta. Ta ryba chyba tu. Co jeszcze jest z wody? Ośmiornica, to pewnie to będziesz gwiazdą sezonu. To jest zioło na pewno. Marchewka to by była tutaj. To by było... Ten cynamon to by był chyba jednak tu. A trawa? Może tutaj.
Burak, słonecznik. Czekajcie, a sałata na pewno nie jest ziołem. Tylko kwiat to jest, prawda? O! Suszona mięta, oh yeah. To było ciekawe zadanie. Mamy rzepę. Dobrze, co ja mam tutaj zrobić? Mam coś zetrzeć tutaj, czy to obrać. To obierzmy. Wrzucaj. Jakieś grzyby potrzebuję, muszę je ściąć właśnie. I jeszcze mam zetrzeć coś. Huba chyba to jest, prawda? Wow, jak się zabarwiło od razu. Dobra, cofnijmy się po te grzyby. Halucyny. Okej. Okay. Rzeczywiście tak wyglądają jak halucynki. I mieszamy. Bulion z grzybów będzie. A jak grzyby? Tak jest. I tworzymy nową miksturę, czyli toksyny z chwastów. I ile mamy? 25 ruchów. O Jezu, ale tu jest rzeczy do zrobienia. No nie fajnie. A jeszcze jakieś gwiazdki doszły. Świetnie. Dobra, teraz tej wody. Obawiam się o te gwiazdki, że może mi tutaj nie starczyć. Dobra. Może to. Się skupiłem teraz totalnie na tym. Co mi zostało? Jeszcze to mi zostało. Okej, okay, nie było tak najgorzej. Dobrze, tych ruchów jest sporo. Ta toksyna pomoże mi przejść przez trujące krzaki, ale potrzebuję spryskiwacza, żeby to zadziałało. No masz przecież, proszę cię bardzo. Ja tu przygotowany na każdą okoliczność. Dobra. Spryskujemy te ciernie. A jeszcze musimy sobie je usunąć. Jak ja mam to zrobić? Hej, jak... Aha, tak. No dziwne to było zadanie. Jej! Możemy coś zabrać. Liana. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle, myślę, w tym odcinku. Tutaj sobie zakończymy. I cóż... Do usłyszenia w kolejnych odcinkach Zapomnianych Ksiąg 2 Okruchy Przeszłości. Cześć!